Halo, dzień dobry, witam was. Słuchajcie, event na Panterę. Generalnie powinienem zrobić to wczoraj, ale przyznam szczerze, że zapomniałem o tym. O czym ja zapomniałem? Mianowicie o tym, żeby zdążyć przed tym, zanim Paweł zdąży się ze mną skontaktować. Czyli po 2,5 godzinach wejść do gry od zakończenia napadu, bo w ten sposób niestety przepadło mi. Przepadł mi generalnie właśnie po prostu napad z czachą. Muszę zaczekać, aż Paweł mi napisze SMS-a. Poczekałem sobie chwilkę i już mamy możliwość sobie wzięcia i zagrania tego napadu. Trzeba chwilkę zaczekać, aż to się tam załaduje. I tyle. Generalnie to robimy, klikamy sobie zbierz informacje. Jedziemy na napad. Ja aktualnie jestem zaspiony. Jestem zaspiony tutaj. Powinienem sobie użyć teleportu. I lecimy w takim razie na wyspę. Ogólnie na jednej z postaci będę, w sumie na tej postaci, oczywiście na swojej głównej zrobię sobie i taki kapelusz zdobędę, więc będę musiał przejść ten napad na Kaio Pelico, ale z użyciem Veluma. To jest ten, w zasadzie to samo po co teraz jadę, nie? Albo bardziej będę leciał, czyli ten helikopter potrzebny nam do zwiadu. Jednakże w tym filmie pokażę wam trochę inaczej. Mianowicie nie dość, że będę sobie zdobywał panterę, pokażę wam jak zdobyć dwie pantery. Drugą panterę, bo jest sposób na zdobycie dwóch panter. I w zasadzie w tym filmie wam to pokażę. Ale najpierw udajmy się jedną postacią, żeby wam pokazać, że mam na jednej. A potem przejdziemy na drugą. Jest to proste, łatwe, przyjemne w zasadzie. Dobra, polecieliśmy już sobie na Kaio Pelico, także spoko, fajna sytuacja. Proszę, latujemy na spokojnie, co nie? Szkoda, że w tym tygodniu też była premia na Kaio Pelico. Nie będę ściemniał, taka jaka była premia na Casino, to jak byłaby taka sama na Kaio Pelico, to dopiero by było. No ale niestety, można by po prostu rzec. Byłoby za fajnie, ale nawet mogliby dać choćby premię, nie wiem, na przykład 1,5 to 25. Jak wiadomo, jak ten napad jest aż tak dobry. A sama w sobie pantera w zasadzie powinna być trochę częściej dawana. No nie oszukujmy się, ale... No kurde, nie wiem, ona z 3 razy w roku była tylko rozdawana. No się wiadomo, że to rzadki ma być przedmiot czy coś, ale... No nie oszukujmy się, no kurde. Trochę z tą rzadkością chyba przesadzili. Zaraz będziemy skakać, tylko musimy tam zobaczyć, jak tutaj gościu wygląda. A, można by w sumie przelecieć. O nie, ty akurat. Akurat on schodził sobie, bo to jest taki, wiecie, sposób, że fajnie tak się przelatuje jak najszybciej. Dobra, i zobaczcie, teraz na tym zwiadzie będę miał panterę. Dobra, i możemy zobaczyć, co my tutaj, proszę, mamy. O, niemożliwe, mamy statuetkę pantery, co nie? Dobrze, najważniejszą rzeczą, którą każdemu z was będę polecał robić na zwiadzie, to jest zobaczenie sobie lądowiska po prostu. Co my tutaj mamy? Mamy tak, mamy biały proch tutaj w tym miejscu. Proszę, zobaczcie, biały proszek. Mamy jedno, chodźmy dalej. Mamy kolejne, proszę, zobaczcie. Pyk. No i w zasadzie dla mnie już jest sprawa jasna, nie? Ja już wiem, że na lądowisko mogę iść, bo mam elitę solo. Po prostu jeszcze tak się jakbym miał na pewno solo, znając jeden biały proch, bo mamy w biurze jeden obraz, co za tym idzie. Na pewno elita by była. Jako, że będę musiał to robić Velumem, muszę sobie zobaczyć, czy tutaj mamy ubrania. Tutaj nie ma ubrań, więc trochę gorzej będzie. Tutaj w ogóle coś jest przy okazji z tej strony? Tu jest gotówka, czyli nic. Ubrania kolejne znajdują się oto w tym miejscu. Czy w tym miejscu mamy ubrania? Też nie mamy ubrań. Okej, no to z randomem może być już trochę gorzej sytuacja. Jeszcze są trzecie blisko ubrania. Też można... Też w sumie z drugiej strony, czy ja będę je potrzebował? Mogą mi się przydać zawsze do randomu. No bo wiecie, jak będę Velumem, no to będę zasuwał w sumie całą wyspę. Mając ubrania, mam jakiekolwiek zabezpieczenie przed tym, żeby mnie nie zobaczyli. A że Velumem jest już ciężej, znacznie ciężej, no to wiecie. No bo wiadomo, no nie, trzeba przez całą wyspę zasuwać. W sumie tutaj idziemy, w to miejsce tutaj. Nie ma ubrań gdzieś blisko, okej, okay, no to mam utrudnioną wersję napadu. Okej, okay, no bo sobie wezmę, sobie tutaj kliknę, żeby wrócić do Los Santos. Co prawda wam powiem, jeżeli chodzi o techniki speedrunowe, nie potrzeba tego zrobić. Ale ja sobie, jak już tutaj jestem, sobie sprawdzałem, to mogę wziąć te 1000 expa czy coś, bo to speedrun tak czy siak nie jest. Przygotowań po sam napad nie będziemy teraz robić. Ważne, żeby tylko sobie odkryć tę panterę. I w zasadzie to tyle. No niestety mówię, no minusem będzie tego, że to jest pantera na normalnym poziomie. Bo też było pytanie w komentarzu, jak zrobić poziom trudny teraz. I w zasadzie odpowiedź brzmi, że tak samo jak wcześniej po prostu. Od SMS-u Pawła tam po 2,5 godzinach wystarczy wtedy wejść i zrobić poziom trudny. Jakby tak samo, nic się nie zmienia, tylko że czas pomiędzy jednym a drugim napadem, no trzeba sobie wyczekać jednym słowem, nie? Musicie sobie wyczekać. Jak sobie wyczekacie, wtedy będziecie mogli, no, zwyczajnie mieć poziom trudny. Ja po prostu zapomniałem jednym słowem. To tyle. Teraz, jak mieć drugą panterę? W zasadzie sama kwintesencja tego odcinka.
wchodzimy na zmianę postaci. Co musimy zrobić? Mianowicie w samym GTA Online możecie posiadać na jednym koncie dwie postacie. Jak ktoś z was pamięta w sumie poprzedni film, bo w poprzednim filmie też grałem Panterę, to miałem jej na tej postaci, co nazywałem sobie Ania. A dlaczego postać nazywa się Ania? Bo nie miałem pomysłu na inne imię, ale teraz po pewnych okolicznościach trzeba by tą postać nazwać zupełnie inaczej, bo kogoś innego częściej spotykam z innym imieniem. Na samej drugiej postaci w zasadzie robimy równo to samo. Nie wiem, skąd w ogóle dostałem 200 tysięcy. Nagle 200 kami wpadło. Szczerze nie mam pojęcia. Jak mam być autentycznie szczerze, skąd ja dostałem tutaj 200 tysięcy na tej postaci? Nie wiem. Nie domyślam się, ale dostałem 200 tysięcy za coś. A w ogóle mogę od razu tutaj zrobić już też napad. Patrzcie, mogę od razu już go kupić. Nie muszę czekać na SMS Pawła, nie wiem. A, ukończ napad na Kaja Pelico na najwyższym poziomie trudności, nie tracąc życia. Aha, czyli po prostu zrobiłem napad na hardzie. O, no to dodatkowy hajsik za to wpadł za Panterę, nie? No to wiem, za co mam te 200 tysięcy. No to, że zrobiłem napad na hardzie. Wiele jest tych achievementów, które można by zrobić na hajs, ale nie wydaje mi się, żeby to było, wiecie, jakkolwiek no mega opłacalne, żeby robić to na drugiej postaci. Ale no głównie robicie to samo, nie? Czyli wiecie, na postaci kupujecie sobie kosatkę, a na kosatce co? Rozpoczynamy napad. Tak, robimy dokładnie to samo dosłownie. No, także przechodzimy sobie po prostu do zwiadu. O, znowu w to samo miejsce, tylko ciekawe w które. Powiem drogą, jak patrzę na tę postać, nie wyszło aż tak źle. Tak szczerze powiem, może trochę po polikach widać, że 40 może wyszło, może 30 lat, ale w zasadzie trochę ją odmłodzić i nie wyszłaby taka złota postać, nie? Nie wiem, możecie sami sobie uważać, jak uważacie. To się zwróci, ogólnie rzecz biorąc to się zwróci, coś takiego, taka inwestycja. Niestety jest jeden minus tego sposobu. Mianowicie jaki, że no, niestety trzeba włożyć pieniądze z powrotem na to samo. Czyli na zakup kosatki. Potem z kosatki. Wiadomo, trzeba mieć jeszcze na sporoła, ewentualnie na opresora, ale to się zwróci. Ogólnie rzecz biorąc to się zwróci. Coś takiego, taka inwestycja. Jeżeli oczywiście będziecie korzystać aktywnie z tej postaci drugiej, będziecie chodzić tak sobie na napady, to tak, to ma sens, to się będzie zwracało. No i piwnica, i zobaczmy. Co mamy w piwnicy? O kurde, ty, nie ma pantery. Tego się akurat nie spodziewałem, że tak nie będzie. Teraz jest dobre pytanie. Mi się coś zbugowało? Czy zwyczajnie ukończenie Pantery w trakcie eventu, gdy jest Pantera, spowodowało, że tego nie dostałem? Autentycznie szczerze nie wiem. Ale normalnie powinno się dostać drugą Panterę. Chyba, że się zabezpieczyli i teraz w tym tygodniu tak się nie da. Hello. To jest w takim razie trochę no wiesz. Wchodzimy w kategorię no wiesz. Ale generalnie tak jest właśnie. Kurde, teraz jest dobre pytanie. Nie dostałem tej Pantery, bo robiłem to podczas eventu? Czy nie dostałem tej Pantery, bo to zostało naprawione? I to jest właśnie pytanie, na które nie odpowiem. Bo jak ja mam to na to odpowiedzieć? Nie da się na to odpowiedzieć zwyczajnie. No ogólnie powinniście, jeżeli tak zrobicie, powinniście mieć dwie Pantery. Jeżeli tak nie jest, Rockstar to naprawił, ale no generalnie to jest sposób na dwie Pantery. Także no cóż. To byłoby na tyle, do następnego, cześć.